pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam, a właściwie witamy Was serdecznie z Moniką, z Osą, dzisiaj w filmie do sobotniej kawki, w rozmowie właściwie z moim cudownym gościem. Kto się interesuje modą i stylizacją osobistą, ten wie, że to jest legenda osobistych stylistek, Osa, Monika Jurczyk, pierwsza w Polsce stylistka osobista, dzięki której w ogóle takie pojęcie właśnie jak stylizacja osobista, osobiste stylistki w ogóle zaczęły funkcjonować, prawda Monika? I powiem Wam, że ja kiedyś, jak zakładałam kanał, nawet jeszcze przed założeniem Radzki, myślałam sobie, że chcę być taka jak ona, chcę być taka jak Osa, a dzisiaj w wzroście pewnie zrobię taka czerwona i wzruszona. Mogę tutaj z Osą, mam zaszczyt porozmawiać. Zaraz będzie właśnie rozmowa na temat trzeciej książki Osy, styl bardzo osobisty. Książka ta miała premierę 10 października, możecie ją zamówić online, wszystkie linki będą na dole. No i porozmawiamy sobie o tym stylu, o zakupach, o kobietach, o różnych bardzo ciekawych sprawach. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Obiecam, że ja już za chwilę nie powiem ani słowa. To tylko teraz taki był mój... Nie wierzcie jej. Zaczynamy. Zaczniemy od tego, że tak jak powiedziałam, Monika była pierwszą tak ogólnie znaną osobistą stylistką, stylistką osobistą w Polsce, Osą. Założyła Osę 15 lat temu i w ogóle ta książka, to jest trzecia książka Moniki, bo jak Wy wiecie, kto mnie długo ogląda, ten pamięta, ja mam publikację Moniki i obie je w inspiracjach w przeciągu ostatnich 8 lat polecałam i w ogóle ta pierwsza książka ma taką sfatygowaną okładkę, się śmiałyśmy, zmarnowana, ale pytałam się Moniki i mówiła, że premiera była 8 lat temu, czyli wtedy, kiedy ja nagrywałam pierwsze filmy po prostu, kiedy ja zaczynałam Radzkę. I właśnie, Monika, powiedz, Osa ma 15 lat. Jak to się stało, że w tamtym czasie, kiedy w ogóle nie było totalnie wiadomo, czym się zajmują osobista stylistka, że w ogóle są osoby, które chodzą z ludźmi na zakupy, jak Ty wtedy wpadłaś na to, żeby stworzyć ten zawód, żeby zacząć świadczyć takie usługi, żeby w ogóle siebie wymyślić? Jak to było? Wiesz co, zanim zacznę, to bym Ci chciała powiedzieć, że widzisz, Ty chciałaś być taka jak ja, a teraz jak ja robię swój YouTube, to ja chcę być taka jak Ty! I jak pytam specjalistów, co mam robić, żeby mój kanał był lepszy, to oni zawsze mówią, patrz na Radzkę, ona wszystko robi dobrze. Więc ja siedzę i uczę się, z filmików. No dobra, ale 15 lat temu to było tak, że ja w ogóle zaczęłam pracować przez przypadek w korporacji. Byłam visual merchandiserką, czyli ubierałam maneki, dbałam o witryny i bardzo mi się tam nie podobało. Tak bardzo, totalnie tam nie przystawałam, dusiłam się, nie lubiłam tych wszystkich standardów. Doszło do tego, że mieliśmy wyjazd integracyjny i trzeba było iść na Morskie Oko. I ja idąc na to Morskie Oko podeszłam do dyrektora regionalnego i zapytałam go, czy ja za karę muszę iść na to Morskie Oko, bo cenówka krzywo stała na witrynie. No, więc nie zagrałam tam za długo miejsca. Zaczęłam pracować w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru i zaczęłam się zastanawiać, co ja chcę robić, bo zawsze wiedziałam, że chcę mieć swoją firmę, że jak już muszę być dla kogoś szefową, to chcę być szefową dla siebie i chcę jakby pracować, żyć tak, jak ja chcę. Moja przyjaciółka wróciła z Londynu i opowiedziała mi o tym, jak ze swoją bogatą kuzynką poszły do Harrodsa i tam był personal shopper. I że one powiedziały, że chcą czarne spodnie i on im przyniósł po prostu 20 par z różnych sklepów, a one piły szampana i robiły sobie manikir w tym czasie. I ona powiedziała, wiesz, w sumie jesteś w tym dobra, mogłabyś to robić. No ja sobie pomyślałam, że jestem w tym dobra, mogłabym to robić. No i po prostu zaczęłam to robić. Natomiast wiedziałam, że to nie może być tak, że ktoś mnie zostawi samą, że ponieważ jestem faktycznie pierwsza w Polsce, to ludzie muszą widzieć, co ja robię i czy jestem w tym dobra. Trochę mnie w tym po prostu kontrolować. No i tak się zaczęło. Okej. A jak do pierwszych klientek dotarłaś? Bo to jest, wiesz, często mnie dziewczyny pytają, jak zostać personal shopperem, osobistą stylistką, a to właśnie często to jest przez pocztę pantoflową, prawda? Tak, to jest poczta pantoflowa, aczkolwiek wtedy nie było tak. No właśnie. W ogóle wtedy nie było, umówmy się, nawet Instagrama i takiego dostępu do sociali, tak? Tak, tak, więc one nie były dla mnie ważne i w sumie dopiero od niedawna te moje sociale są dla mnie ważne, dlatego że się zorientowałam, że gdzieś tam też zostałam z tyłu z tym, no bo wiadomo, że ktoś mówi, że jestem dobra i ktoś do mnie dzwoni, taka dziewczyna Ci pomoże w zakupach. Dla wszystkich zawsze zaskoczeniem jest to, że moi pierwsi klienci to byli mężczyźni.
O, no właśnie, to jest ciekawe. I że to oni wpisywali w Google pomoc w zakupach i wyskakiwałam tylko ja, więc jakby nie mieli wyjścia, musieli sprawdzić, czy jest fajnie, czy nie. Dopiero jak zadzwoniło do mnie Dzień Dobry TVN dawno, dawno temu, zapytało o mój zawód, to wtedy jak się pojawiłam pierwszy raz w telewizji, to faktycznie dziewczyny też zaczęły dzwonić. Okay. Natomiast tak internetowo to tylko faceci. Więc mój tata do dzisiaj ma wysypkę, jak ja mówię, wiesz co, jadę z klientem. To tak dobrze. A on mówi, powiedz jakoś inaczej. To tak dziwnie brzmi, a jednak jestem twoim tatą. No więc tak to było. Tak to było, nie było łatwo. Ja pamiętam, że na jakichś warsztatach takich rozwojowych powiedziałam kiedyś, no bo mi się udało, byłam w odpowiednim czasie i tak dalej. Ha, to są takie najgorsze rzeczy, nie? Jakie możesz powiedzieć, bo to nigdy nie jest tak, że się udało, tak. Nie? Tak. I ta trenerka mówi do mnie, Monika, a ile pracowałaś godzin dziennie? Ja mówię, no 14. Mówi, a taka twoja najgorsza rzecz, którą musiałaś zrobić? Ja mówię, że musiałam pojechać do Kalisza i nie było wtedy Pendolino ani nic takiego, ja nie prowadziłam samochodu, więc jechałam 9 godzin w nocy, żeby zdążyć na szafę tam. Zrobiłam tę szafę, pojechaliśmy na zakupy do Poznania i wróciłam. No i byłam po prostu dentką, a zakupy ze mną wtedy kosztowały 100 zł, ale wiadomo, że chciałam to robić, chciałam jakby rozwijać swoją markę po prostu. I byłam tak szczęśliwa. Ja byłam tak szczęśliwa, że ja to mogę robić, bo na pierwszych zakupach się okazało, że faktycznie mam intuicję i flow, i że szybko mi to mija i do tej pory mam tak, że firma się rozwija w różnych kierunkach, ale jak ktoś mnie pyta, Monika, ale co ty najbardziej lubisz robić, to pierwsze są zakupy, a drugie jest pisanie. Okej. Powiedz mi teraz, bo tak myślę sobie, że wiesz, to jest 15 lat, to jest kawał czasu. Jak się zmieniał ten zawód w ogóle na przestrzeni tych 15 lat? Kiedyś było na przykład ci prościej te kobiety ubierać, teraz jest ciężej, albo teraz jest na przykład prościej, bo mamy tyle dostępnych poradników, jakichś tutoriali, gazet, wiesz, to ubieranie się, stylizacja, wszędzie jest mnóstwo porad, no to w sumie po co komu taka stylistka? Powiedz mi, jakieś takie różnice widzisz? Jak to twoim okiem wygląda? Wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że jakby połowa moich klientek to są po prostu klientki, które nie mają czasu i one nie miały tego czasu wtedy, nie mają go teraz, ale teraz jest jeszcze szybciej. Są jeszcze większe wymagania, jak masz wyglądać na określonym stanowisku. Jest bardzo duża presja społeczna na kobietach w ogóle. Tak, więc bardzo często jest tak, że po prostu ktoś dzwoni, wiesz co, ja po prostu nie mam siły. Ja lubię się ubierać, lubię ubrania, mam gust, nie mam siły iść do tej galerii cholernej i szukać tych rzeczy, pomóż mi. I faktycznie połowa moich klientek to są takie panie prezes, które uwielbiam, które mówią, tej godziny, zdążymy na pół roku się ubrać, bo ja mam spotkanie o 13. No zdążymy, no zdążymy, więc to nie jest tak, że trzeba być na tych zakupach nie wiadomo ile. Na pewno jest tak, że właśnie to jest takie powszechne. Dziewczyn jest bardzo dużo, które się tym zajmują. No chłopaków też, ale jednak jest raczej szklany sufit, jeśli chodzi o personal shopperów, facetów. Więcej jest kobiet. No i z kobietami jakby każda personal shopper pokazuje się na stronie i ja mam wrażenie, że już to nasze zdjęcie, wiesz, przyciąga odpowiednich klientów. Nawet jak ja mam dziewczyny, które dla mnie pracują. No to... właśnie, bo masz też, macie swój team taki osoby, nie? Tak. Zespół swój. Mamy osobowy team i ja nawet widzę, wiesz, różnicę w zespole, że ja właśnie te panie prezes przyciągam, bo taka jestem trochę, nie? Tak, szybko, albo tak, szybko tak, pracować tak, jestem, tak. Zdecydowana. Szefowa. A moja dziewczyna to dzwonią, no wiesz, byłyśmy 8 godzin na zakupach, było tak fajnie, taka miła pani, pogadałyśmy sobie o dzieciach i o tym i o tamtym. Więc rynek w ogóle rośnie, bo osobistych stylistek jest bardzo dużo, ja sama część wyszkoliłam i super, dlatego że to jest normalna usługa, jak fryzjerka. Tak. I nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii, aczkolwiek czasami jest tak, że to zmienia życie. I też jest tak, że ta osobista stylistka to nie są tylko ubrania, prawda? To nie jest właśnie pomoc tylko w znalezieniu tych odpowiednich ubrań. Wiesz co, to właśnie chyba zależy, czego ktoś szuka, bo ja zazwyczaj, wiesz, przede mną siedzi kobieta na tej kawie, którą rozpoczynamy zakupy i ja wiem, czego ona potrzebuje. Bardzo szybko się też nauczyłam, że bardzo rzadko mówimy prawdę, jak się spotykamy z osobistą stylistką.
każdej z nas siedzi taka potrzeba, żeby się czuć piękną. Siedzi taka potrzeba, żeby ktoś nas zauważył. Brené Brown o tym mówi, że chcemy być widziane po prostu. I nawet jak siada przede mną ktoś i mówi, a wiesz, ja nie lubię, jak się na mnie zwraca uwagę, ja mogę wyglądać brzydko, to ja w to nie wierzę. Ja wiem, że to jest tylko takie opakowanie, żeby nikt mnie nie zranił. Ale zanim ja się dokopię przez to opakowanie do prawdziwej tej kobiety, która jest ze mną na zakupach, to trochę mija. I mój chłopak często mówi, że mam przestać mówić, że jestem osobistą stylistką, bo to nie jest prawda. Bo no, to jest po prostu rozbieranie do tych najgłębszych psychologicznych warstw. I więcej z tych zakupów wynosi się takiego właśnie pozytywnego przekonania, że jestem okej. Bo też wydaje mi się, że bardzo nam tego brakuje w ogóle w świecie, żeby ktoś nam powiedział, tak, wszystko jest dobrze. Tak, tak, tak. Nie, że musisz być taka, taka, taka i taka, tylko właśnie no, jesteś super, bądź sobą, noś to, co chcesz, czy tam to, co w danej chwili powiedzmy nawet musisz, ale żeby to było zgodne, żebyś się dobrze w tym czuła. I najważniejsze jest to, jak się ze sobą czujemy. Teraz przejdziemy na chwilę do książki. Właśnie tak w nawiązaniu do tych psychologicznych spraw, bo ta książka jest bardzo osobista, no wiadomo, styl bardzo osobisty, natomiast tu jest bardzo dużo Twoich przeżyć i tutaj się pojawia w każdym rozdziale moje ulubione hasło, które mogłoby być drugim takim, wiesz, podtytułem albo mottem tej książki, że możesz być jaka chcesz. Tak. I ja mam taką refleksję, jak czytałam tę książkę, to w bardzo wielu momentach tak przytakiwałam, mówię tak, super, ja to samo czuję, że po latach takiego, bądź taka, zakładaj to, zakładaj tamto. Nagle wracamy, bo już mamy tego dosyć, do takiego naszego kobiecego rozsądku i do tego, że najważniejsze jest to, żeby być po prostu sobą, żeby się dobrze czuć. I to jest też coś poniekąd, co mnie skłoniło, takie właśnie przemyślenia już od 2-3 lat, do tego, żeby nie nagrywać poradników sylwetkowych za dużo. Bo ja trochę one, to była dla mnie pułapka, bo ja je nagrywałam, ale oczywiście zawsze z myślą, że przede wszystkim musimy się dobrze czuć. Potem jest sylwetka, a one się obróciły trochę przeciwko mnie, że potem jak ja zakładałam coś, co nie było do mojej sylwetki, co też lubię takie ubrania bardzo na co dzień, to nagle było, mówisz jedno, robisz drugie. Nie, bo to były porady, jak ktoś chce super wyglądać, jak ktoś chce być pewny, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, jak się czujemy i że możemy być takie, jakie chcemy, niezależnie od sylwetki. No właśnie, powiedz mi, czy też masz takie obserwacje, mam prawda? Mam dokładnie właśnie to samo, wiesz, ja mam swój własny system sylwetek, on też jest tutaj opisany, bo jednak to jest najczęściej zadawane pytanie, jaką jestem sylwetką i co mam nosić. I super, ale ta książka i to możesz być jaka chcesz, to jest napisane po to, żebyście wiedziały, że sylwetka to jest jedno. To jest napisane, to jest przypominane w każdym rozdziale. Co druga linijka, możesz być jaka chcesz, pamiętaj. No, pisałam tą książkę z jakąś po prostu misją, wiecie. Chodzi o to, że można nawet te swoje niedoskonałości figury, te swoje nieproporcjonalności potraktować jak wyróżnik i nosić je z dumą, podkreślać je z dumą. Ja bardzo często mówię o Charlize Theron, która ma szersze ramiona i nosi gorsety, te ramiona widać. To jest wyróżnik jej sylwetki, to jest to, co sprawia, że ona jest unikalna i piękna. Więc możemy się nauczyć sylwetek, ale też po to, żeby wiedzieć, które zasady świadomie złamać i czy lubimy dane rzeczy, czy nie lubimy i jak się w tym czujemy. Jakby cała ta książka jest napisana po to, żebyśmy się wszystkie zastanawiały, co na siebie włożyć, ale nie w kontekście, czy ja się spodobam, czy to na pewno pasuje, tylko co ja chcę światu pokazać, jak ja się w tym czuję, bo ja jestem ważna. Tak, właśnie to przebija z tej książki, że ważne jesteśmy my jako kobiety i też to, bardzo mi się podobał tam taki rozdział, opowiadałaś o przeglądaniu szafy, opowiadałaś o historii pewnej klientki, która miała piękny dom, którą tam przyjaciółka zadzwoniła do Ciebie, żeby ją ratować. Tak. Opowiedz tę historię o tych ubraniach, że ubraniami sobie okazujemy szacunek. No, dla mnie to, ja mam dreszcze za każdym razem, jak myślę o tej historii, bo dla mnie to była taka historia, która chyba właśnie mnie zmieniła, która sprawiła, że pomyślałam sobie, kurczę, to w ogóle nie w tą stronę idzie wszystko. Piękny dom, bogaty całkiem, wspaniałe designerskie meble, dziecko po prostu wymuskane, wiesz, od góry do dołu, pięknie ubrane, a w szafie same tanie rzeczy, ale takie naprawdę zniszczone, prawie przezroczyste, bardzo, bardzo słabej jakości, straszne. I jak ja zrobiłam przegląd szafy, zazwyczaj mamy takie trzy kubki, co jest na pewno na nie, co jest na pewno na tak, co jest gdzieś tam po środku, tych rzeczy na tak było bardzo mało.
I zapytałam klientkę, co ona widzi, i ona mi powiedziała: ja widzę, że nie jestem warta, żeby wydawać na siebie pieniądze. To ona sama do tego wniosku doszła. Ona sama do tego doszła, bo wiesz, to już był ten moment, kiedy ja już nic nie narzucałam. Ja już nie mówiłam: słuchaj, ja tu widzę to i ty musisz zrobić teraz to. Absolutnie nie. Ona sama to widziała, sama do tego doszła. Natomiast jakby cały ten rozdział o samoakceptacji i o wyrażaniu szacunku ubraniem wziął się właśnie stąd, że bardzo rzadko się nad tym zastanawiamy, ale ubieramy się dla siebie. I to, że jesteśmy w stanie wydać na siebie pieniądze, to też jest szacunek dla siebie. Mhm. To też jest zadbanie o siebie, że siebie stawiamy chociaż raz na pierwszym miejscu, a nie wszystkich innych. Tak, podobało mi się to, co piszesz, że ubraniami właśnie okazujemy sobie szacunek i nawet takie proste sprawy. Dobre materiały, wełna, żeby nam na przykład było ciepło, żeby się ochronić, żeby nam było miło, przytulnie, żebyśmy się dobrze czuły. Właśnie dbamy o siebie na tutaj wielu płaszczyznach tymi ubraniami. W ogóle książka zaczyna się historią moich chorób. Ja oczywiście przeżywałam katusze, jak już książka poszła do druku, to nagle pomyślałam sobie: Jezu, za dużo powiedziałam. Nie, właśnie to jest dobre, bo tutaj mamy wiele Twoich osobistych historii, a masz 15 lat doświadczenia w tym fachu. Wiesz, zaryzykowałabym stwierdzenie, że prawie nikt w Polsce takiego nie ma tutaj, więc... Świetne jest to, że dzielisz się właśnie swoimi osobistymi tutaj przeżyciami, bo to nie są tylko ubrania i dobre rady, tylko to jest jeszcze właśnie połączenie, wiesz, osobowości, doświadczeń i takich ciekawych rzeczy, których nie przeczytamy, nie dowiemy się, nie przeczytamy nigdzie indziej. No, to są takie mocne historie w gruncie rzeczy, bo ja po tym moim chorowaniu dopiero zauważyłam moje ciało i przestałam je katować i dbam o to, żeby mi było wygodnie, po prostu. Przestałam się przebierać. Jak 3 tygodnie leżałam w szpitalu, nie mogłam podnieść głowy, to nagle jak mogę umyć włosy codziennie, to jestem po prostu za to wdzięczna. Tak. Ale w naszym świecie, modowym świecie, to jest taki nieseksy temat, jak się mówi, wiesz, o chorowaniu. I ostatnio byłam w showroomie jednej marki i poznałam z kolei ja stylistkę, na której ja się wzorowałam. No i ona też mówi: ej, no przecież Cię znam, no nie przedstawiaj się, a ja taka: ojej, to jest ona, to jest ona. No i zaczęłam mówić o książce i o mojej historii chorowania i ona mówi: dobra, to usiądźmy, ja Ci opowiem o swojej. I to było tak niespotykane w ogóle w tym świecie, żeby ktoś usiadł i powiedział: ważne jest, żeby zbadać to i tamto. I Jezu, ja tak bardzo teraz kocham moje ciało, że zrobiłabym wszystko, żeby ono się dobrze czuło. I że to też jakby odziera człowieka, wiesz, z ego po prostu. I wtedy się też okazuje, że bardzo ważne jest zdrowie i bardzo ważne jest to, żebyśmy o siebie dbały, a nie tylko się ubierały. Chociaż albo właśnie, żeby połączyć te ubrania z dbaniem o siebie, ze swoim ciałem, z tym, jak się czujemy. Żeby to nie było tylko ubrania, żeby wyglądać super, chudo, szczupło i w ogóle najlepiej. Ale właśnie teraz tak, możemy się trochę rozchmurzyć, bo przypomniała mi się też historia z Twojej książki klientki, a propos tego, jak chcemy wyglądać, która przyszła do Ciebie i powiedziała: zrób tak, żebym wkurzyła koleżanki, żebym wkurzyła ludzi w koło swoim wyglądem. I to jest świetne, bo w tej książce nie są same takie historie bardzo refleksyjne, ale są też takie różne wesołe i z przymrużeniem oka, no bo takie jest życie. Opowiedz tę sytuację i co Ty robisz też w ogóle w takim momencie, jak przychodzi do Ciebie klientka: ubierz mnie tak, żebym ludzi wkurzyła. Która z nas czasem nie chciała kogoś wkurzyć? Byłego chłopaka. Byłego chłopaka, nową dziewczynę, byłego chłopaka, czy coś w tym rodzaju. Myślę, że wiesz, kto jest winny, niech pierwszy rzuci kamień, czy coś takiego. Ja myślę, że to jest tak, że jak ktoś chce kogoś wkurzyć, to musi być wow, ale z drugiej strony musisz zrobić research, co te koleżanki noszą tak naprawdę i do czego są przyzwyczajone, że Ty nosisz, bo w sumie tam w tej historii chodziło o to, że wszystkie dziewczyny ubierały się tylko markowo i opowiadały o tych swoich Pradach, Chanelach, bo wiesz, ja byłam tu i kupiłam to i w ogóle. I ta moja klientka usiadła przede mną i powiedziała: ja mam dosyć tych całych Prad, znajdziemy mi torebkę z Zary i ona będzie najlepsza ze wszystkich. Dobra. Chodziło o utarcie im nosa po prostu, ale no to też jest kwestia tej osobowości, bo część z nas ma taką osobowość, że w życiu nie będzie chciała kogoś wkurzyć. No oczywiście, nie? Oczywiście, to jest akurat taka, wiesz, ciekawa historia. Tak, że się schowa i nie będzie chciała, ale jest taki właśnie, to jest typ gwiazdy, żółtej gwiazdy, tej, która musi zwracać na siebie uwagę i lubi błyszczeć, nie lubi wyglądać jak wszyscy. To jest właśnie ten typ, który tak wsadzi kij w mrowisko. I właśnie, mówisz żółtej gwiazdy, bo Osa przygotowała też coś takiego, opracowała
zbudowała swój system dobierania ubrań opierający się o Thomasa Eriksona i cztery typy osobowości. Tak. Ja kiedyś polecałam książkę w ogóle o tych typach osobowości w inspiracjach, ale to było dawno temu. Tam mamy osobowość czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską. No i właśnie, powiedz mi, bo to jest Twoje autorskie opracowanie, żeby do tych osobowościowych cech dorzucić właśnie modę, czy to gdzieś coś rozwinęłaś? To wyszło w ogóle tak, że moja koleżanka uczy tych kolorów, jest trenerką kolorów, też napisała swoją książkę o tych kolorach. I kiedyś umówiłyśmy się na kolację, ja byłam na etapie randkowania i przychodzili różni mężczyźni do restauracji, ona mówiła, ten nie, z tym się pozabijacie, tego zjesz na śniadanie. Ja mówię, no ale dobra, ale po czym wnosisz? Ona mówi, po zegarkach. No i zaczęłyśmy o tym rozmawiać, że faktycznie osobowość faceta można poznać po zegarku, że jak on jest taką gwiazdą, to ma taki wielki zegarek, który błyszczy i ma, wiesz, milion funkcji, tak? Albo logo, albo Rolex, albo coś takiego, to jest żółta gwiazda, że go widać, wiesz. Tradycjonalista, niebieski analityk będzie miał tradycyjny zegarek, nawet taki, który będzie trochę wyglądał jak po dziadku, ale świetny jakościowo, najczęściej drogi i tak dalej. Czerwony, czyli ten wojownik, będzie miał taki zegarek funkcjonalny na maksa, czyli taki, gdzie można iść do pracy w nim, ale można też nurkować na iluś tam metrach i nic mu się nie wydarzy. Realizator, czyli ta osobowość zielona, no to taki, żeby nie było go za bardzo widać, nie? Żeby nie zwracał na siebie uwagi. Z tego, jak zaczęłyśmy rozmawiać, najpierw właśnie do Ewy książki, później do mojej drugiej książki, wziął się cały wielki rozdział tych osobowości. I to jest niesamowite. To jest niesamowite, że ja przez to, że też przeszłam kursy, nauczyłam się po prostu rozpoznawać po butach, z kim mam do czynienia, co też mega pomaga w pracy, bo jak ja widzę, że ktoś jest gwiazdą, to wiem, jak się mówi do gwiazd, bo sama jestem w połowie gwiazdą. Właśnie, to też chyba nie jest tak, że każdy jest danym typem, tylko są mieszane. Tak, są mieszanki, ja mam też domieszkę zielonego nawet, ale jestem raczej taką wojowniczą gwiazdą. Ja też u siebie tę mieszankę. Tak, tak. Ja też raczej jestem wojowniczą gwiazdą. I mi się wydaje, że właśnie ta wojowniczka jest potrzebna, żeby swój biznes robić, żeby jakby żyć tak, jak się chce, żeby tupać nogą. I to jest bardzo ciekawe, że żeby tupnąć nogą, musisz mieć mocny but, taki, który widać, słychać. Nie tupniesz w baletce. Tak, że wojowniczki chodzą w ciężkich butach. Tak. Okay. Bo w baletkach to możesz, wiesz, chodzić dookoła i pytać, a chcesz herbatkę? A jak mogę się tobą zająć, nie? A w takich butach mocnych to cię słychać od razu, nie? Od razu widać, kto idzie i to jest super ciekawe. I to bardzo pomaga w pracy, bo inaczej mówisz właśnie do gwiazdy, bo mówisz emocjami, mówisz wow, ile się dzieje, a inaczej do realizatorki, bo musisz podać ileś szczegółów. Jak zestawić to z tym, żeby to zadziałało i na jaką okazję? Gwieździe powiesz, wow, super, on mówi, wow, super, wystarczy, nie? Więc to jest mega, mega ciekawe i co ważne w tym, możesz być jaka chcesz, każda osobowość jest fajna. Każda osobowość ma coś wyjątkowego w sobie, każda jest potrzebna, bo inaczej byłoby po prostu totalnie, totalnie nudno. I ja pamiętam, jak poznałam na konferencji taką kobietę, tylko czerwoną wojowniczkę, czyli po prostu, wiesz, prawie że w górskich butach i w polarze, byle tylko było funkcjonalnie. I ja opowiadałam o tych osobowościach i ona przyszła i mówi, wiesz, ja nareszcie czuję, że mogę być sobą, bo ktoś mi dał przyzwolenie, że ja wcale nie muszę się stroić zawsze, że ja mogę lubić tą funkcjonalność i że to jest okej, bo to jest okej. I w nawiązaniu do tego, że każda z nas jest inna i też kobiety dzisiaj robią kariery w bardzo różnych branżach, to bardzo mi się podoba stwierdzenie z rozdziału 9, że wizerunek kobiety sukcesu dzisiaj to jest bzdura, taki jeden wizerunek kobiety. Bo mamy różne kobiety, różne tam fajne przykłady podałaś, że Oprah Winfrey wygląda inaczej, kobiety z polityki wyglądają inaczej, kobiety gdzieś tam ze świata nauki wyglądają inaczej, Beyoncé wygląda inaczej, a wszystkie są kobietami sukcesu. No dokładnie, ty też jesteś kobietą sukcesu i też możesz wyglądać tak, jak chcesz. Ja siebie też uważam za kobietę sukcesu i uważam, że my możemy same to definiować. Wiadomo, że jak idziesz ścieżką kariery w korporacji, to tam obowiązują cię pewne zasady, żeby jednak ludzie widzieli, tak, na jakim jesteś stanowisku. Ale ten sukces każda z nas definiuje po swojemu. Dla mnie sukcesem jest to, że nie muszę się ubierać zgodnie z dress code'em. Dla mnie to jest też sukcesem. Tak. Ja też pracowałam w firmach też gdzieś tam z branży prawniczej i to była
dla mnie taka modowa katorga. No. To jest piekło. Ja tak, myślę, że jak nie zasłużę na niebo, to właśnie będę miała takie piekło, że codziennie będę musiała chodzić w garsonce. To będzie moje piekło. Dlatego staram się być dobrym człowiekiem. Tak, ale z tym wizerunkiem to jest właśnie tak, że przygotowywałam speech na konferencję taką dla kobiet sukcesu o wizerunku w biznesie, ale miałam tylko 10 minut. Mhm. Zaczęłam właśnie od tego, że wiesz, jak wpiszesz w Google, jak wygląda kobieta sukcesu, to ona ma taki ohydny żakiet i koczek i białą bluzkę i tyle w zasadzie, ale jak zastanowisz się, kto dla Ciebie jest kobietą sukcesu, to nagle wyskakuje Ci w Google Angela Merkel, która jest na przykład w limonkowym garniturze pudełkowym, wiadomo jak Angela Merkel wygląda. Czy ktoś się tym przejmuje? Nie. Ona też ustala jakby własne zasady i o to właśnie chodzi, żebyśmy same ustalały zasady, że nawet jeżeli mamy w firmie dress code, to możemy jeden element wprowadzić taki, żeby nadal czuć się sobą. Jeżeli bardzo źle czujemy się w sztywnych żakietach, zamieniamy je na dresowe po prostu, jerseyowe na przykład. Z kolei jeśli jest nam ciągle zimno, no to czasem możemy założyć sweter, on co prawda łamie dress code i sprawia, że jesteśmy bliżej ludzi, ale czasami to też jest fajne przy budowaniu zespołu, przy wyjściu, przy takich luźniejszych momentach w pracy. Więc nie ma co się trzymać jakby jednego kanonu. Czasami kobiety na stanowiskach udają silniejsze niż są, co w sumie obraca się przeciwko nim, dlatego że miałam taką klientkę, która właśnie ubierała się tak zawsze ostro i tylko w szare garnitury, nawet z męską poszetką czasami, żeby już było tak totalnie po męsku. Ale jak ją poznałam bliżej, to się okazało, że ona jest delikatna, że ona myśli o każdym pracowniku, że ona po prostu zna rodziny tych pracowników i tak dalej. Ale ponieważ ludzie ją odbierali jako taką silną, to też komunikaty, które do niej szły, były jak dla takiej zimnej kobiety, nie? Czyli ostre, bez zastanawiania się nad jej empatią, uczuciami, więc ona wracała do domu i to przeżywała. Jak wprowadziła chociaż trochę sukienek do swojej garderoby, to nagle zaczęto ją bardziej tak miękko kobieco odbierać i moim zdaniem to jest okej. Nie ma co udawać kogoś innego, bo później się płacze, wiesz, w poduszkę, że ktoś mi powiedział coś takiego i co ja teraz zrobię, nie? Czasem można odsłonić tę miękką część siebie. Dokładnie. I właśnie to też pokazuje, że fajnie jest ubierać się świadomie, znając siebie. Nie tylko właśnie dress code i sztywne ramy albo coś, że ktoś nam coś narzuca, tylko ważne jest, żeby to było spójne z nami, bo wydaje mi się, że zawsze można wypracować kompromis, tak, prawda? Tak. I jeszcze właśnie dużo w tej książce piszesz, bo zaczęłyśmy ten temat, o stylu, o własnym stylu, bo są oczywiście porady sylwetkowe, jest to Twoja klasyfikacja, tam też o tym piszesz, bo tutaj mamy wszystko w jednym. Też nawiązujesz trochę do swoich poprzednich książek treścią, ale właśnie duża część tej książki to jest styl. I to jest styl w połączeniu z osobowością, z mottem, bądź taka, jaka chcesz, jaką chcesz być, tak. Możesz być taka, jaka chcesz. A to jest też często zadawane mi pytanie, na które ja zawsze tak, jak czytam to pytanie, to mam takie, chciałabym odpowiedzieć, ale się tak nie da jednym zdaniem. Jak znaleźć swój własny styl? Radziu, jak znaleźć swój własny styl? Co powie Osa? Jak znaleźć swój własny styl? Że z tym własnym stylem to jest ściema. Ściema, dobra. Moim zdaniem to jest tak, ja po pierwsze nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, a jak widzę jakiś taki nagłówek w gazecie, znajdź swój styl, to też mi się, wiesz, przelewam sobie, nie. Jak mi każesz, to nie będę szukać w ogóle. Ale wydaje mi się, że właśnie takie nakazy stylistów czy magazynów modowych, że musisz znaleźć swój styl i się go trzymać, no są trochę bez sensu, dlatego że my się zmieniamy. Ja wyglądam zupełnie inaczej niż wyglądałam 15 lat temu. 15 lat temu byłam przebrana, kolorowa po prostu. Zamiast jednych kolczyków wielkich, to jeszcze bym miała pewnie bransoletę i pierścionek i jeszcze coś. To, przepraszam, że Ci przerwę, ale ja też w przeciągu ostatnich 8 lat Racki się zmieniłam. Nawet 2 czy 3 lata temu nagrałam film pod tytułem Stara Racka, gdzie ja tłumaczę widzkom, dlaczego ja już tak nie wyglądam, bo też dziewczyny tego nie rozumiały i to też jest dla mnie zrozumiałe. No bo najpierw jestem kolorowa, też dużo akcesoriów, tak. Taka folkowa, rozkoszowane spódnice, a tu nagle koszule, dżinsy, spokojnie, co się stało? I ja sama też nad tym się chyba z 3 miesiące do tego filmu tak się przygotowywałam psychicznie, bo się nad tym sama zastanawiałam, co się stało, że u mnie taka zmiana zaszła. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że to nie jest tak, że znajdujemy swój własny styl raz na zawsze. Tak, ja myślę, że to jest właśnie kwestia dojrzałości i uważności na siebie, nie? Że
zauważasz, że wyrosłaś z tego, z tych rozkloszowanych spódnic, że to już nie jesteś ty. Tak. Że może kiedyś, jak byłaś, nie wiem, bardziej szalona czy cokolwiek innego, to było dla ciebie okej, teraz jesteś zupełnie inna, chcesz pokazać zupełnie co innego. A jak ja przeglądam szafy, wiesz, to bardzo widać, że ktoś się przyzwyczaił tak do tego stylu, nie wiem, ołówkowych spódnic szarych zawsze i już w tym nie wygląda dobrze, źle się w tym czuje, ale chodzi tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia. Więc ten styl to jest coś, co rośnie razem z nami, rozwija się razem z nami. Mi się bardzo zmienił styl, jak urodziłam dziecko, bardzo mi się zmienił styl, jak się rozchorowałam. To wszystko sprawiło, że po prostu zupełnie inaczej na to zaczęłam patrzeć, ale też spotykam się z takimi zarzutami, wiesz, o niekonsekwencje. Mhm. Nawet to, że nagle po 15 latach zapuściłam włosy, nie wszystkim się podoba, no bo jak to tak, osa zawsze miała krótkie. Nie? Więc jakby to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony fajnie jest nad tym stylem pracować, ale powoli i po swojemu. Takim ćwiczeniem, które ja bardzo często robię z moimi klientkami, jest ćwiczenie, tak jak teraz sobie siedzimy, jakby tu weszła świetnie ubrana kobieta, to sobie wyobrażasz, co ona ma na sobie. A, okay. I wiesz, ty widzisz zupełnie co innego, ja widzę zupełnie co innego. Nie? Ktoś widzi... Teraz tak sobie już sobie wyobraziłam, że gdyby tu weszła świetnie ubrana osoba, no to według mnie miałaby najprawdopodobniej na sobie, słuchaj, jeansy, boyfriendy, białą koszulę i jakiś świetnie skrojony trench i trampki. Naprawdę. Czyli ty. To jest w ogóle... Tak, albo jakiś super garnitur, albo jakąś taką super sukienkę, ale w takim luźnym stylu bardzo, nie byłaby przebrana i na pewno miałaby też piękne takie jakieś rozwiane, rozpuszczone włosy, a to jest, no taki jest. Ale świetne, ale to jest, wiesz, to jest świetne ćwiczenie, dlatego, że wiesz, ty jesteś świadoma tego, ale jak ktoś jest już tak totalnie nieświadomy i boi się na przykład powiedzieć o swoich potrzebach, czyli jak ktoś jest chłopczycą na przykład, a chce wyglądać kobieco, to strasznie trudno powiedzieć, wiesz, ja chcę teraz nosić dekolt i krótkie sukienki. Tak, no właśnie, bo się przyzwyczajamy. To tak, ale też się wstydzimy, nie wiemy, czy to do nas pasuje, czy wypada i tak dalej. A jak przeniesiesz te swoje pragnienia na kogoś innego. To jest dużo łatwiej powiedzieć. I to jest świetne ćwiczenie, bo ja od razu wiem, w którą stronę mam iść. Może wiesz, nie zawsze to jest 1:1, bo jednak ileś tam przeszkód się po drodze pojawia, ale przynajmniej wiemy, do czego dążymy. Tak bez zahamowań. To teraz wszystkie robimy takie ćwiczenie, jak oglądacie ten film, przystopujcie, zamknijcie na chwilę oczy, albo po prostu popatrzcie przed siebie i zastanówcie się, jakby tu miała być pięknie ubrana kobieta, tak idealnie, jak ona by wyglądała. Ale jestem tego ciekawa, napiszcie w ogóle w komentarzach. Chociaż jeszcze za chwilę będziemy coś tutaj dla Was fajnego komentarzowego miały, ale zróbcie to ćwiczenie, bo to jest faktycznie, to jest bardzo, nawet teraz tak sobie właśnie wyobraziłam. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w tej książce Styl bardzo osobisty, po każdym rozdziale są właśnie różne ćwiczenia, żeby sobie tam wypełniać. I to ćwiczenie też chyba jest, czy nie? Jest, jest to ćwiczenie. Te ćwiczenia w ogóle nie są jakoś, wiesz, super skomplikowane. Nie. One raczej są po to, żeby się w ogóle zastanowić. Żeby w ogóle zwrócić uwagę na rzeczy, na które do tej pory w ubraniu nie zwracałyśmy uwagi i tyle. Ale fajnie jest właśnie zapisać. Rozmawialiśmy o tym, że obie lubimy zapisywać w notesie. Tak. Ja też lubię zapisać, wrócić nawet do tego, co wcześniej zapisałam, sprawdzić, co się zmieniło. Więc takie ćwiczenie na pewno, a jak ktoś chce bardziej rozbudowane, to można zrobić stylową mapę marzeń i po prostu poprzeglądać Pinteresta, Instagram, albo po prostu powycinać z gazet modowych to, co nam się podoba najbardziej, zrobić z tego wyklejankę. Taki moodboard. Taki moodboard może być na siatce mapy marzeń, czyli jak wpiszecie mapę marzeń, to tam macie związki, czyli możecie sobie wkleić, jak chcecie wyglądać w związku, na randce, a jak jako mama, a jak jako właśnie bizneswoman i z tego na pewno wyłoni się jakiś taki spójny w miarę styl. Więc te ćwiczenia warto robić też dla siebie, żeby się zastanowić nad tym, no bo jednak wygląd to jest coś, co nas prezentuje światu. I moim zdaniem to jest bardzo niedoceniane, wiesz, też narzędzie takiej prostej, prostej terapii. Że jak my dobrze wyglądamy, to świat po prostu jest lepszy, przychylniejszy. Tak, to jest też chyba dlatego, że jak dobrze wyglądamy, dobrze ze sobą się czujemy, to mamy takie, ja o tym często mówię, to mamy takie fajne wibracje, bo jest nam po prostu ze sobą dobrze i to potem, te fajne wibracje są pozytywnie odczytywane i dostajemy pozytywną energię z powrotem. Tak, to jest, wiesz, takie, ja to tak odgarniemy czuję, sobie włosy, tu się poprawimy, tutaj coś, nie? I od razu po prostu to nawet zwykła koszula lepiej wygląda. Tak. Właśnie, a propos koszuli jeszcze, to mi jeszcze powiedz tak już na koniec, bo już tu gadamy, gadamy i gadamy, ale myślę, że to będzie fajna, że to będzie fajna tak, rozmowa. Tak, twoja jest fajna. Bardzo, bardzo. nie o to chodzi. Chodzi o to, powiedz mi, jak ty podchodzisz
do takiej kapsułowej garderoby, bo to jest też pytanie, które ja dostaję często od widzek, że Nacka, ty masz tyle tych rzeczy, a teraz wszystkie dziewczyny trąbią o kapsułowej garderobie, to jest mądre podejście, żeby mieć kilka rzeczy tylko dobrej jakości, żeby je ze sobą zestawiać i żeby mieć tą kapsułę i tak dalej, a to totalnie nie jest dla mnie, bo ja jestem maksymalistką, ja się staram mieć rzeczy jak najlepszej jakości, ale mam ich dużo, bo ja muszę mieć wybór, wiesz, i jakby to pojęcie kapsułowej garderoby dla mnie to jest fajne, ale to nie jest totalnie dla mnie. A co ty o tym sądzisz? Czy to tak jak Rachel Zomasz, ona też stylistka gwiazd. Tak. I need more options. No. ale to jest tak, że po prostu masz taką osobowość. Ja też mam taką osobowość, więc mi się nudzi. Nie? Ja lubię mieć dobre rzeczy, dobre jakościowo i mam Ramoneskę, która ma 10 lat czy tam 11 i okej, ale uważam, że nawet jak komponujemy garderobę kapsułową i żeby wszystko do siebie pasowało, musimy brać pod uwagę, wiesz, naszą osobowość. Tak. Bo dla każdej z nas ta kapsułowa garderoba wygląda inaczej. Dla mnie to jest Ramoneska, dla kogoś żakiet, tak, nie? Dla ciebie pewnie trench gdzieś tam się przewija, bo przewija się w twoich stylizacjach. Natomiast nie ma co się tego tak mocno trzymać. Ja myślę, że taka tradycyjna kapsułowa garderoba, że masz 10 rzeczy, je ze sobą mieszasz, ona jest fajna dla właśnie niebieskich analityczek, tych, które sobie cenią klasykę i jakość i wtedy sobie to wszystko poukładają. Ale no, nie ukrywajmy, że żółte gwiazdy po prostu szlak trafi w pewnym momencie, jak nie wprowadzą chociażby kolczyków, żeby nie było aż tak nudno. Wiesz, ja mam tak, że faktycznie potrafię nosić te same rzeczy non-stop, czy trench, czy jakąś właśnie ulubioną koszulę. To też często widać na moim stories, że w kółko chodzę w tych samych rzeczach, ale wstaję któregoś dnia rano i myślę, ale mam ochotę na czerwień i szukam tego czerwonego płaszcza, wiesz. Ja mam dokładnie tak samo. I czasem też chcę być seksowna na przykład i wiesz, wtedy też wychodzę z tej mojej garderoby kapsułowej i wbijam się w jakąś kieckę, jest mi super z tym, nie? I też jakby nie co dzień, to jest w ogóle też mega ciekawy temat na inny film, ale my pod wpływem hormonów też kupujemy. Tak. I o tym też piszesz w ogóle w tej książce, że to, co kupujemy, jak kupujemy, ile, to jest zależne od naszej fazy cyklu. Tak, więc to jest niesamowite, ale na pewno stwierdzicie, że to jest prawda, bo w pewnym momencie cyklu po prostu wszystkie chcemy się ubrać w wielką bluzę albo w wielki sweter. Najszerszy. Wiadomo, w którym od. Śmieję się. Dokładnie. Teraz, tak. No ale później chcemy wyglądać sexy i tak dalej. Tak. Kurczę, to jest takie ciekawe. Ja myślę, że to my musimy jeszcze jakieś kolejne części w następnych miesiącach nagrać. Tymczasem kończymy. Dziękuję Ci, Osa, za to, że tyle tutaj fajnych rzeczy nam poopowiadałaś. Myślę, że dziewczynom film się na pewno będzie podobał, bo ja znam moje widzki. Moje widzki lubią takie tematy, nie lubią być, wiesz, ograniczane gdzieś tam i myślę, że też im się podoba rozmowa. I właśnie, przy okazji premiery książki mamy dla Was 5 egzemplarzy z autografami Osy. Mogę tak powiedzieć, nie ustaliłyśmy tego, że z autografami, ale już tak lecę po prostu, wiesz, spontanicznie. Mamy dla Was 5 tych książek i jeżeli macie ochotę od nas taką jedną książkę dostać, to napiszcie w komentarzu, tylko na YouTubie, tylko poniżej. Każdy może zostawić jeden komentarz. Odpowiedź na pytanie. Za co jesteście wdzięczne swojemu ciału? Za co je lubicie, co Wam się podoba, albo w ogóle za co jesteście wdzięczne swojemu ciału, bo tak jak dzisiaj mówiłyśmy, to my jesteśmy ważne, nasza osobowość, nasze ciało, nasze samopoczucie i... Macie dodatkowe ograniczenie tylko w 2 zdaniach, więc trzeba się streszczać. Tak, 2 zdania, no max 3, jeżeli są krótkie, ale powiedzmy, że 2 zdania. I komentujcie od dzisiaj, od soboty do przyszłej soboty, to będzie 3 listopada, czy 2 listopada, do końca dnia. Także tydzień macie na komentarze. My tutaj wraz Racka Team i Osa Team wybierzemy 5 takich komentarzy, które najbardziej chwycą nas za serce, które nas najbardziej zainteresują, no które nam się po prostu najbardziej spodobają i wtedy ja kilka dni później na te zwycięskie komentarze odpiszę, tak że będziecie wiedziały, bo dostaniecie ode mnie odpowiedź, że wygrałyście. Również u mnie na Insta Stories na Instagramie poinformuję, wrzucę treści komentarzy, które wygrały, także tam też sobie patrzcie. No i wtedy właśnie taki egzemplarz książki do osób, które zwyciężą, trafi. Także piszcie, bo jestem bardzo ciekawa. Właśnie, Osa, a Ty powiedz, za co jesteś wdzięczna? Ja najczęściej jestem wdzięczna mojemu ciału, że nie boli, bo mnie często boli brzuch, więc jak wstaję rano i myślę sobie, nic mnie nie boli, super, ten dzień będzie ekstra i naprawdę przypominam sobie to za każdym razem. Dalej mi się, wiesz, czasem odpala przed lustrem, o Boże, ten brzuch jest za duży albo coś, a wtedy sobie myślę, nie boli, jest dobry, kropka. A ja jestem, wiesz co, swojemu ciału wdzięczna za to, że ma tyle energii.
bo mam czasem takie dni, że naprawdę już nie wyrabiam i ciężko mi jest nawet cokolwiek na Insta Stories nakręcić i wtedy sobie myślę, o Jezu, czemu ja nie mogę mieć znowu, zregeneruj się, miej tak jak zwykle tyle energii, bądź tak wytrzymała jak zwykle, a na ogół jestem, więc za to jestem wieczną tak. Mojemu ciału, że jest takie, wiesz, wytrzymałe i że mogę tutaj góry przenosić tak na ogół, na co dzień kolokwialnie mówiąc. No ale ty też jesteś przepiękna. No, ty też jesteś przepiękna. Każda z nas jest przepiękna. Czasami bardziej oczywiście, czasami mniej oczywiście, ale tak. Każda. Tak. I wszystkie jesteśmy też inne, to jest też piękne. Także tutaj wiele fajnych, myślę, komentarzy się pojawi, taką mam nadzieję. Dziękuję Ci serdecznie, dziękuję. Moniko, że byłaś dziękuję. Moim gościem. Myślę, że tutaj może sobie faktycznie opracujemy, wiesz, plan na takie fajne rozmowy. Za chwilę usiądziemy, bo to tak się spontanicznie tutaj ten pomysł urodził. Mamy nadzieję jeszcze raz, że nasza rozmowa Wam się podobała. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!